Dla Pawła Tarnowskiego, młodego, zdolnego windsurfera Sopockiego Klubu Żeglarskiego, 8 grudnia był dniem szczególnym. Zamiast pianki założył marynarkę i w towarzystwie mamy przybył do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, aby odebrać wyróżnienie podczas uroczystego podsumowania osiągnięć sportowych młodzieży w województwie pomorskim w roku 2011. Jestem bardzo zadowolony. Przede wszystkim cieszę się o tyle, że ten wynik i ten prestiż pozwoli na pewno wypromować i rozświetlić trochę tą dyscyplinę, jaką uprawiam, czyli windsurfing, żeglarstwo olimpijskie. Paweł chętnie opowiada o tym, co w windsurfingu lubi najbardziej. Jest to wspaniały sport, ponieważ ma się do czynienia z wieloma żywiołami, jest wiatr, woda, jeździ się po świecie. Między nami, windsurferami, panuje świetna atmosfera i myślę, że to, co wyróżnia ten sport od innych, jest to, że na wynik składa się bardzo wiele czynników. Dzięki miłości do tego sportu Paweł zwiedza świat. Kiedy w Polsce panuje zima, Paweł trenuje na ciepłych akwenach. Takim miejscem bardzo egzotycznym, które udało mi się zwiedzić właśnie dzięki trenowaniu tej dyscypliny, z Tajlandia. Wiadomo, całe południe Hiszpanii, Lazurowe Wybrzeże, czyli Francja, Grecja. Nawet udało mi się pływać w Egipcie. Fascynująca, ale i wymagająca dyscyplina. Dlatego nasz podopieczny bardzo sobie chwali wsparcie kasy Stefczyka. Jest to wsparcie, które umożliwia mi trenowanie na bardzo wysokim poziomie. Paweł Tarnowski to zdolny żeglarz i bardzo dobry uczeń. Dyscyplinę i wytrwałość, których nauczył się na desce, przenosi do szkolnej ławki. Każde zadanie w swoim życiu traktuję jak w sporcie. Trzeba obrać sobie cel i dążyć do tego. Motywacja i zdecydowane sfokusowanie się na ten cel jest drogą do sukcesu.